Cześć, dzień dobry. Ten poprzedni tydzień to był tydzień wolności słowa i mediów publicznych. Zaczęłam go od tego, że podzieliłam się świeżynką, czyli odpowiedzią, którą otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na nasze pytanie o opinie, które zostały sporządzone w związku ze zmianami w mediach publicznych. Historia była taka, że najpierw premier się wypowiedział, że takie opinie istnieją i że to są opinie najlepszych prawników i że wszystko jest zgodne z prawem. Zapytaliśmy w kancelarii premiera, kancelaria premiera odesłała nas do Ministerstwa Kultury i tam w Ministerstwie Kultury z Ministerstwa Kultury przyszła właśnie ta odpowiedź, że opinie, o których mowa, nie zostały utrwalone na żadnym nośniku. Dla mnie wówczas był to wniosek, że te opinie nie istnieją. Ale jakże się myliłam. Ponieważ jednocześnie udostępniliśmy w naszych mediach społecznościowych odpowiedź źródłową i ponieważ zrobiła się potworna burza internetowa, minister Sienkiewicz z właściwym sobie poczuciem humoru napisał tak na swoim koncie w portalu X. Dla tych, którzy szukają, a nie wiedzą gdzie znaleźć, proszę. I link do strony telewizji publicznej, Telewizji Polskiej, na którym udostępniono dwie przykładowe opinie. Czyli jednak można było pokazać te opinie. Czemu nie można ich pokazać obywatelom, którzy pytają i oczekują na debatę publiczną opartą na faktach, a można je udostępnić po gówno burzy? Znacie odpowiedź na to pytanie? Przy okazji, oczywiście, to są tylko przykładowe opinie. W związku z tym oczywiście zapytaliśmy o inne, nieprzykładowe opinie. Wy również podesłaliście nam informacje, gdzie możemy znaleźć sporo dokumentów, a to jest możliwe do znalezienia w repozytorium Krajowego Rejestru Sądowego, choć nie wszystko tam jest jawne, ale rzeczywiście jest to ciekawe miejsce, więc jak szukacie, to tam znajdziecie co nieco. No ale też wysłaliśmy oczywiście wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczący tego, czy może były jakieś umowy na opinie niepisemne i o to, czy któreś z tych opinii być może były w posiadaniu Ministerstwa Kultury. Bo prawo mówi tak, że instytucja musi udostępnić informacje, które są w jej posiadaniu, oraz, że nie ma obowiązku odsyłać do innej instytucji. W związku z tym rzeczywiście Ministerstwo Kultury mogło spokojnie nam napisać spadajcie, o ile nie posiadało jakichkolwiek opinii. Tak czy inaczej, niesmak. Duży niesmak. Nie powinniśmy być tak traktowani. I myślę, że to dosyć mocno nas zastanowi na przyszłość, kibicowaniu zmianom związanym z tym, co się dzieje w telewizji publicznej. Zwłaszcza, że jak pamiętacie być może, dosyć się niepokoiłam w związku z tym, że nie otrzymujemy odpowiedzi na wynagrodzenia nowych osób zatrudnionych, na pytanie o wynagrodzenia nowych osób zatrudnionych w TVP. No i ta odpowiedź przyszła, ona po prostu szła do nas pocztą i dlatego tak długo jej nie dostawaliśmy. I nie była to odpowiedź, że jest chroniona prywatność tych osób. Wiecie, jaka była to odpowiedź? To była odpowiedź, że to mogłoby zakłócić konkurencyjność telewizji. I każda rzecz, która mogłaby wpłynąć na zakłócenie konkurencyjności, nie może zostać ujawniona. No więc teraz pomyślmy. My płacimy od wielu lat sporo, żeby ta telewizja w ogóle funkcjonowała. Nie wiem, z jakich pieniędzy to będzie płacone w tym roku, no ale przecież nie z tej konkurencyjnej oferty Telewizji Polskiej. Więc my płacimy, ta telewizja ma zupełnie inną pozycję rynkową niż inne telewizje, której my nie płacimy, o ile sami nie zdecydujemy się zapłacić za subskrypcję jakąś. I ona nam teraz mówi, no ale nie dowiecie się, jak my te pieniądze wydajemy, bo to by zakłóciło naszą pozycję rynkową. Dla mnie z tego jest jeden wniosek. W przyszłości bliskiej, bo to się musi zacząć dziać teraz, kiedy będzie się działa dyskusja na temat modelu Telewizji Polskiej, powinniśmy bardzo poważnie potraktować to, w jakiej formie będzie ta telewizja prowadzona. Jeden z bardziej rozwiniętych projektów mówi o tym, że to musi być spółka prawa handlowego, ale jest bardzo wielu przeciwników tego pomysłu i ja chyba zaczynam się do nich zaliczać. Jeżeli telewizja ma być misyjna, najwyraźniej nie może być jednocześnie konkurencyjna, bo bardzo łatwo wtedy powiedzieć, że wszystko zakłóca
konkurencyjność, nawet jeżeli to nie ma żadnego związku z logiką. Tak czy inaczej, my tej informacji nie mamy. To jest naprawdę złe. Zresztą przy okazji w tym tygodniu dostaliśmy też odpowiedź, że nie dowiemy się o tym, ile kosztował Sylwester. No, dlaczego? To już sobie sami odpowiedzcie. Pewnie zakłóca konkurencyjność, nie? Ale powiedziałam, że to też tydzień wolności słowa. Akurat o telewizji nie mówiłam w kontekście wolności słowa. I przede wszystkim dlatego o tym tak mówię, że w zeszłym tygodniu mieliśmy szkolenie dla prawników, którzy chcieliby podjąć się obrony osób, które zostały pozwane w związku ze swoją działalnością publiczną na rzecz dobra wspólnego. Czyli otrzymały tak zwany strategiczny pozew, otrzymały pozew, który miał je uciszyć albo od władzy, albo od jakiegoś dużego przedsiębiorstwa. Jeżeli zajrzycie na nasze media społecznościowe, to posłuchacie tam sobie podcastu, który dosłownie wczoraj podpromowywaliśmy jeszcze, ale mamy też, możecie zajrzeć po prostu na te media, gdzie udostępnia się podcasty. I tam jest wywiad ze Stefanem Gardawskim ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, który właśnie przegrał sprawę w pierwszej instancji z deweloperem, który pozwał go za to, że Stefan Gardawski wypowiadał się na temat działań dewelopera i oczywiście sąd oceniał tam, na ile to było działanie dla dobra wspólnego, jakie są granice wolności słowa. No my byśmy uważali, że jednak deweloper lepiej by zrobił, żeby nie uciszał aktywisty, tylko żeby pokazał fakty. A wygląda na to, że na razie przez to, że właśnie takie pozwy są traktowane jako pozwy poważne, no nie ma tego, nie ma tej dyskusji na temat tego, czy można krytykować możnych tego świata. I jak już jesteśmy przy deweloperach, to chciałam Wam jeszcze powiedzieć o tym, że dużo się na ten temat rozmawia również w kontekście tych dopłat do kredytów. Pamiętacie, że był program budowania dla młodych ludzi i dopłat do kredytów i za rządu poprzedniego, i za obecnego. Problem polega na tym, że w wyniku tych dopłat, prawdopodobnie w wyniku tych dopłat, rosną ceny mieszkań. W związku z czym wprawdzie młodzi mogą wziąć kredyt, ale muszą spłacić większy kredyt. Zyskuje na tym raczej sektor, który buduje, niż młodzi ludzie, którzy mieliby kupować mieszkania. Ale oczywiście tego nie wiemy, to jest tylko teza. Postanowiliśmy sprawdzić i wystosowaliśmy wnioski o informacje zarówno do Ministerstwa Technologii i Rozwoju, jak i do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, żeby dowiedzieć się, kto brał udział w różnych pracach nad przygotowaniem nowego prawa oraz jakie były ekspertyzy zamówione, które pozwalają twierdzić, że to nie wpłynie na rynek nieruchomości. I w ogóle deweloperzy no nie mają lekko, bo idą wybory samorządowe i pracujemy z innymi organizacjami nad pytaniami skierowanymi do prezydentów, do kandydatów na prezydentów miast i kwestia budowania w miastach, dostępności mieszkań, tego, gdzie budują deweloperzy, jest jedną z ważniejszych. W związku z czym na pewno te pytania pojawią się w kwestionariuszu, który szykujemy i który udostępni mamprawowiedzieć.pl. I te wszystkie rzeczy możemy robić właśnie dlatego, że jesteśmy niezależni i możemy sprawdzać po prostu dla Was i dla siebie, jak wygląda państwo. Już w przyszłym tygodniu, jeszcze zanim się spotkamy, 15 lutego, udostępnimy Wam możliwość wpłacania na nas 1,5%. My udostępnimy Wam, że Was zapraszamy, a Państwo udostępni Wam możliwość rozliczania się bez większego kłopotu za pomocą systemów państwowych. Także śledźcie nas 15, to jest czwartek, a zobaczymy się 16 i na pewno jeszcze raz Wam przypomnę, że możecie nas wspierać. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia.